Siema, z tej strony Lejmon, to jest kolejny odcinek, właściwie już ostatni z The Final Station. Wyjechaliśmy ostatnio z Metropol, chwilę nie grałem, chwilę czasu minęło od kiedy ostatni raz zagrałem w tą grę. Dokąd, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, po co jedziemy dalej? Takie pytanie sobie zadaję właściwie. O co chodzi? Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w miejscu, w którym nie ma... zombie? Czemu? Czy to jestem ja na tym obrazku? I kto jest tym drugim gościem? Jakby... troszeczkę się zagubiłem, okej, jednak są tu jakieś zombiaki. Jestem absolutnie absolutnie tragiczny jestem. Nie wiem, jak bardzo przydadzą mi się te... naboje jeszcze. Czy cokolwiek mi się tu jeszcze przyda. Muszę znaleźć kod, żeby stąd wyjść. Szefie, skompletowaliśmy niezły zespół. Mamy sapera, Lisa pracowała przy silnikach trakcyjnych AX-02, a sam zajmuje się elektrotechniką, gdy przejmiemy już pociąg i dostarczymy silnik do schronu. Co? To... Czy ktoś mnie szuka? Ktoś chce przejąć mój pociąg? Nawet jeśli... to dlaczego... gin? Dlaczego ktoś chciałby to zrobić? O, jeden nabój do strzelby. Zamknięto. Powiadasz, okej, jakiś trup. A coś tu jest do zebrania? Nie. Tak, musiałem wybić to okno. Nabój ma... okej, sporo naboi dostaliśmy. To znaczy, że chyba się jeszcze na pewno przydadzą. W sporych ilościach. Ten chłop ma świecące się na biało oczy. Tacy byli zaraz, bo w którymś z poprzednich odcinków, czy cóż, padła kolejna mnie, by do ciebie dołączyć. Ruszajmy. Było coś takiego, że to coś, dlaczego ludzie stają, przez co ludzie stają się tacy czarni, to nie jest rasistowski żart. To jest jakiś lek, który działa tylko na niektórych. I niektórzy stają się czarni i świecą im się oczy, a niektórym się tylko świecą oczy. I oni żyją, ci czarni ich nie atakują. 5864. Bez żadnego napisu. Dobra. Dzięki. Może tu jeszcze coś będzie. Apteczka. Nie wiem, jak bardzo mi się to przyda. Nie ma ptaków, nie ma życia tutaj. Te wszystkie postacie kojarzą mi się... z jakimiś postaciami, które spotkaliśmy w tej grze, ale nie jestem w stanie... stwierdzić tak na zawołanie... kto konkretnie... okej, nienawidzę cię. Doprowadzasz mnie do szaleństwa. To jest paranoja. Także dziś dochodzimy do końca tej gry. Okej, dobrze, mogę zeskoczyć na szczęście. 5, 8, 6, 4. Mamy teraz ciekawego pasażera. Może dowiemy się od niego czegoś więcej. Ale on z nami wsiadł. On jest w tej placówce i on wie o tych wszystkich rzeczach. Co chcesz im powiedzieć? To musi być wspaniała rzecz podróżować torami. Nie podejmować decyzji, nie wybierać trasy. Tylko utrzymywać prędkość. I dbać o pociąg. Jestem znudzony na śmierć. Tylko ty zostałeś. A ja muszę poczekać, aż skręcisz. Nie martw się, nie uciekniesz. Ale od czego? Co?
Każdemu to się przydarzy. W sensie, że potraktowanie tym środkiem, pociąg się wkrótce się zatrzyma. Nie jestem dobrym inżynierem, ale rozpoznaję, z czego zrobiono silnik. Jego promieniowanie długo cię chroniło. Czas ruszyć dalej. Jego promieniowanie długo mnie chroniło? Nie, to nie wirus. To lek, o właśnie. Ale za silny dla niektórych. Coś o tym było. Też zastanawia mnie cały czas ta pierwsza wizyta. Cokolwiek się stanie, będę czekać. I spotkam cię w nowym świecie. Albo... znasz drugą możliwość. Chyba jednak jej nie znam. Chyba pociąg faktycznie się zrąbał. Będę miał cię na oku. Pociąg faktycznie nam się spartolił, tak jak powiedział. I pytanie, czy my musimy go naprawić, czy raczej nie. Po co? Co my robimy teraz? Tu nic, w tej grze nic nie jest wyjaśnione. Nawet najprostsza rzecz, jaki jest nasz cel? Dlaczego jedziemy cały czas? Dobra, weźmy to, odstawmy, otwórzmy to. Okej, całkiem sporo was tam. Tu nie ma nikogo. Ubranie za 8 dolców. Cokolwiek mają mi dać te dolce w tym momencie. Okej, schodzimy. Bierzemy to i rzucamy. Mogłem ich dobić ręcznie w sumie, ale mam dużo naboi. Hej, jesteś pusty? Dobra, to nie jest czas na żarty. Jakieś pole ze strachem na wróble? O co chodzi? Pteczka, papierosy. Okej, nie tak chciałem to rozegrać. Was już dobiję w ten sposób. Bo się boję zużywać naboi. Za dużą ilość. Coś będzie w kasie? Są monety. Stuff only. Okej, mogę wziąć kibel. Więc go weźmy i rzućmy w niego. Klucz dokąd? Pewnie tam, gdzie jest pomieszczenie tylko dla personelu. Okej, udało mi się. Choć wątpiłem. Wątpiłem! Jest sporo pieniędzy i naboi, więc chyba jednak chciałbym się tam dostać. Weźcie, przejdźcie na jedną stronę. Dobra. Środki 240. Nabój małokalibrowy, jeden nabój do strzelby. Naboi mamy w cholierę. Okej, to definitywnie wygląda jak zwykłe miasto, tylko lekko zniszczone. Error, error. Apteczka i ubranie kolejne. Coś za dużo tych apteczek dostaję. Nie mam już kogo leczyć nimi, więc... czy będą mi one potrzebne? Nie chcę, żeby mi były potrzebne. Okej. Teraz jakoś to rzućmy tam. To wyszło absolutnie nie tak, jak chciałem, żeby wyszło. Ja myślałem, że zdechniesz na hita, dlatego w ciebie strzeliłem. O co tu chodzi? Okej, kolejne krzesło. Kolejne pieniądze. Nie aż tak dużo jak wcześniej, ale no... mimo wszystko. Coś tu jeszcze mogę znaleźć? Ciekawego, czy tak średnio, jak widzę? XL, CX...
Ubranie, ubiór służbisty. Co się dzieje? Nie rozumiem. Okej, to wygląda dziwnie. A to jest... krew. Więcej krwi. Krew prowadzi na dół. To jest jakiś domek na klifie. Dlaczego i dlaczego ja idę za śladami krwi? Trzeba mocnym, krwawym ciosem to wywalić. Ale krzesło sobie wezmę. Wow. Środki 10 tysięcy. Po co mi te pieniądze? Co ja robię? A, idę dalej. Powinienem pójść dalej, jeżeli rozumiem. Chyba powinienem. Ewentualnie mogłem coś zrobić tutaj, co ewentualnie zmieniłoby zakończenie, ale... nie do końca... nie jestem pewny, czy w tej grze są dwa zakończenia. Teraz to jest... to jest strażnik, czy... to jest chyba strażnik, o którym była mowa. Tylko dlaczego on jest zniszczony? O co chodzi? Ja naprawdę nie rozumiem. Tu jest wszystko powywalane. Czy to jest ten sam gościu? Olbrzymi robot wszystkich ocali. To jest ten sam gościu, czy to jest inny gościu? Tak, nie strzeliłem. O cholerę tu chodzi. Ja już się zgubiłem, to była prosta gra o jeżdżeniu pociągiem. A tu takie rzeczy się dzieją nagle. Okej, otworzyłem wrot komnaty tajemnic. W której znajdę tylko własne zgubienie. Czy to będzie wydarzenie z początku gry samego? Bo coś mi się kojarzy. Ten początek nie mógł być tam bez powodu. Oczywiście zombie w kiblu przeżył. W tę stronę przejść nie mogę. Czyli to już jest droga, powiedzmy, bez wyjścia. To jest to pomieszczenie, do którego nie mogliśmy zejść na samym początku gry. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, tam jest strażnik. Oj, ciewciul. O chuj! Dobra. Okej, absolutnie pomarnowałem teraz trochę naboi. Pyk, pyk, pyk. Czemu ja was biję z tego, skoro mogę... zmelę. Okej, mam 10 apteczek. Zastanawiam się, czy nie zacząć ich używać przypadkiem. Teraz mogę od tyłu to zrobić, bo wtedy podpalę też... proszę, nie zmieniaj się. Czy coś. O chuj. Dobra, prawie mi się umarł. Naprawdę on tego nie dostał. Odsuń się jeszcze trochę. O, odsuń się, proszę. Pepe game. Dobra, teraz może trafię? Trafię. Teraz trafmy w tego, żeby wybuchł. Chciałem, żebyś dobił tamtych, no ale dobra. Tak się ich pozbędę. Branie 15 dolarów. Czy ja mam zanieść komuś jakąś łapówkę? I dlaczego ja jestem w więzieniu? Bo to wygląda jak więzienie.
Klucz A. Zaraz, otworzyłem tutaj coś. A, muszę kliknąć te dwa, żeby zejść na dół. A, wymagany klucz, rozumiem. Znaczy, nie do końca, ale... You know what I mean. And I mean, kurde... Oh, fuck. Dobra. To nie wyszło absolutnie tak, jakbym chciał. Ale najważniejsze, że wyszło w jakikolwiek sposób. Czy ja mogę użyć... Dobra, myślałem, że mogę użyć tego działka, to tylko naboje. Już taki byłbym zły. Dane osobowe. Peter E. Lloyd, menadżer. Przestępstwo F501, drobna kradzież. Osobowość posłuszny, bierny. Okej. Czyli jesteś posłuszny i bierny. Rozumiem. Dane osobowe. Amanda Berriot, bezrobotna. Przestępstwo D204. Wielokrotna napaść. Osobowość opryskliwa, introwertyczna. Okej. Czy to jest... To jest może głupie myślenie, ale czy to jest... Fabryka tych ludzi? To będzie gigant. Dane osobowe. Robert Wright, bezrobotny, przestępstwo G202, wielokrotne morderstwo, podpalenie, osobowość agresywny. Okej. Pierdolnij! Dobra. Lecimy dalej. Teraz pewnie będzie gigant. Dane osobowe. John Garriott, inżynier przestępstw... Żadnego przestępstwa? Wytrwały i inteligentny. Jego tu nie ma, bo był inteligentny i uciekł. Pytanie, co to oznacza dla nas? Okej, tu nie mogę wejść, a muszę skądś zdobyć klucz. Wiele uczynił, w ślepym pędzie powolność. To jednak nieważne, bowiem zawiódł. Kim ty jesteś? O co chodzi? Tuż przed końcem. Ta muzyka jest za spokojna. Tu się zaraz coś stanie. Ale tam klucz jeszcze skądś chyba mogłem wziąć. Ja się tam wrócę. Okej, najwyraźniej po klucze się dopiero udaję do tamtego miejsca. Bo nic nie znalazłem. Kompletnie nic. Idziemy dalej. Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Tylko to mnie interesuje. Jesteśmy teraz na jakimś łonie natury. Mystical Tree. Co się stanie? Czy my szukamy kogoś? Do kogo dzwoniliśmy wcześniej, a przynajmniej próbowaliśmy się dodzwonić. Okej, wam się nie powiodło. Wypożyczenie. Namiotu $40, piwo 4-pak 20, kondomy 5. Okej. Ten jeden był trochę mały, także... Trochę sus, bym powiedział. Gdzie... Co... Okej, to jest naprawdę, to się robi creepy. Bardzo creepy. Okej, weszliśmy w ten gaz. Od tego, powiedzmy, nadajnika. Czyli co to jest? I co, ja mam się teraz wrócić? Czyli to jest fakt, że przed tym promieniowaniem chronił nas ten? Jak to się nazywa? Ten pociąg? Tam dalej przejść nie mogłem.
Chyba, że mogę być debilem. Okej, nie byłem debilem. Co ja mam zrobić w takim razie tutaj? Ja się mogę po tym wspiąć, ale upo. Ja nie mogę. To ja tyle czasu spędziłem chodząc w kółko i próbując coś znaleźć. Jakąś ścianę, którą mogę rozbić. Zbieram naboje, ale teoretycznie jestem już zarażony, czy tam wyleczony. Tylko nie wiem z czego. Czemu powstał ten lek? Okej, to jest zamknięte. Okej, nie będę w was strzelał. Bo jeżeli będzie na końcu jakiś boss, to wolę mieć na niego amunicję. Po prostu tak jest lepiej. Okej, bomba wybuchła. Tu nabój do strzelby mam. I chyba bym sobie z niego skorzystał, tylko przejść na... Na prawo powiedziałem, przejdźcie na jedną stronę. Okej, zużyłem więcej naboi niż bym chciał. Ja go nie biję, ja go nie biję. Okej, tu już się mogłem cofnąć po beczkę. Absolutnie zmarnowałem miliard amunicji. Ale nie wiem, czy to jest ważne w tym momencie. Okej, jest nam jeszcze gorzej. Ej, naprawdę, dokąd my zmierzamy? Do tej pory nie wiem, jaka jest moja misja, jaki jest mój cel w tym, co robię. Tak będę tak gadał przez cały odcinek, bo chcę się dowiedzieć. Chcę się po prostu dowiedzieć. Wchodzimy do... jakiejś części bardziej zamieszkanej tego obszaru. Czy ja dotarłem do domu? Żywność. Telewizja przestała nadawać. Okej, chyba apokalipsa, powiedzmy, się zaczęła. Okej. To jest jakieś miasto tych... tych, powiedzmy, wyleczonych. No dobra, ja wiem, ale... Dzień dobry. Zostawiam cię dla Alana, będziesz mieć od teraz mnóstwo czasu na swoją durną muzykę. Okej, to jest niepokojące i absolutnie... Okej, ta gitara jest chyba trochę rozstrojona. Do wiadomości lokatora, niniejszy dokument stanowi nakaz eksmisji. Umowa najmu uległa rozwiązaniu wskutek nieopłacenia należności za czynsz. Lokal musi zostać zwolniony w ciągu 6 dni. Okej. A, muszę tym w to rzucić, żeby przejść dalej. Notatka 1, 12, 2, 5, 21, 6. 400 tysięcy egzemplarzy. Album On Top of the World nagrano w Alan Bourne Studios. Teksty Alan Bourne, kompozycja Alan Bourne. Widzę, że ktoś sam doszedł do sukcesu. O, to jest inna łazienka. Taka, z której nie da się zbierać rzeczy. Gdzie ja jestem? To wyglądało jak miasto, z którego startowałem grę. O! Tuż przed nim się zżygam, no dobra. Nie przypuszczałem, że tyle ci to zajmie. Nie zaoferuję tym razem drinka. Zostało ci niewiele czasu. What? To jest dokładnie to. Po skończeniu prac nad portalem będą mogli dostarczyć nam wszystkie zapasy. Musimy przedtem usunąć barierę. Po odcięciu zasilania połączymy się z sąsiednimi obszarami.
What the f... Co? Ja nie rozumiem. To wyjątkowy dzień. Przez całą grę ocalaliśmy ludzi. Z jakiego powodu? Naprawdę mam niewiele czasu. Jesteś już prawie na miejscu. Nie chcę psuć niespodzianki. A, czy umrę, czy nie? Świetnie, wybornie po prostu. Misiek jest. To jestem ja i jakaś moja córka? Nie, proszę nie umier... Ten dźwięk... Już dobrze, zaopiekuję się nią. What? Ja nie mam słów na to, co się właśnie wydarzyło. Nie, naprawdę, to jest... Nie spodziewałem się takiego zakończenia, okej? W sensie, to nie wyglądało jak gra ze szczęśliwym zakończeniem, ale... Niestety nie dotrwałem do końca swojej podróży. Czy będzie coś jeszcze po napisach? Błagam. Naprawdę chciałem się dowiedzieć, co się stało. Cokolwiek. Nic. A może jednak? Dobra, także to by było na tyle z The Final Station na moim kanale. Jak widać, jest to koniec dosyć nie do końca przyjemny dla nas. Gra była bardzo fajna, taka chilloutowa. No, generalnie bardzo przyjemnie mi się w to grało. Polecam zagrać, jeśli ktoś jeszcze nie grał. A na pewno, sądzę, że raczej ludzie nie tykają takich gier. No i co? No i to tyle. Na razie.